1. 150 zawodników stanęło na starcie czwartej już edycji biegu ulicznego pod gwiazdami, który rozegrano w sobotę 12 sierpnia w Ostrzeszowie. Zawodnicy swoich sił spróbowali na dystansie 5 km. Drugi rok z rzędu nie miał sobie równych Sergiej Szewczenko. Wśród pań najlepsza była z kolei Alina Boszczuk. Zanim biegacze ruszyli w trasę, burmistrz Patryk Jędrowiak wręczył specjalne nagrody wyróżniającym się sportowcom z terenu miasta i gminy Ostrzeszów. Odebrali je siatkarka Zuzanna Kicman i ojciec piłkarza Igora Maka. Specjalna nagroda za awans do pierwszej ligi powędrowała też do UKS Piast Poprawa. Jaki ostatni rok był dla tenisistów stołowych? Na pewno bardzo wymagający pod względem organizacyjnym, sportowym, ale cieszymy się. Tak naprawdę to jest trzeci rok, gdzie zostajemy uhonorowani. W 2020 roku zostaliśmy uhonorowani jako najlepsza drużyna powiatu, a teraz dwa lata z rzędu jesteśmy uhonorowani jako najlepszy zespół w gminie. Nas bardzo to cieszy. Na pewno jest to taki dodatkowy bodziec do działania i myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Będziemy ambitnie walczyć, żeby w kolejnych latach również być docenianym. Najwięcej emocji dostarczył rzecz jasna bieg na 5 km. Na linii startu pojawił się m.in. burmistrz Patryk Jędrowiak. Osiągnęliśmy po raz pierwszy limit uczestników jeszcze przed dniem zawodów. W poprzednich latach jeszcze w dniu zawodów można było się dopisywać. W tym roku już w minionym tygodniu zapisy zostały zamknięte. Tak więc myślę, że w kolejnych latach musimy pomyśleć o zwiększeniu tego limitu. Ja biorę w tym roku również udział, zresztą tak jak co roku, tylko jedna edycja ominęła mnie przez kontuzję. Natomiast to co ważne, w tym roku delikatnie zmieniliśmy formułę. Co roku minimalnie zmieniała się trasa bądź inne okoliczności. W tym roku zmieniliśmy porę. I myślę, że dzisiejszy dzień pokazał, że był to strzał w dziesiątkę. Ponad 30 stopni w ciągu dnia, więc wieczór przynosi odpowiednią aurę i ochłodę dla biegaczek i biegaczy. I myślę, że to też jest coś nowego. W niektórych miastach są typowe biegi nocne, u nas bieg wieczorowy. Jak z pogodą radzili sobie biegacze? Każdy biegacz ma swoje przyzwyczajenia i niektórzy bardzo dobrze się czują właśnie w tej temperaturze tak 25 stopni. Oczywiście to nie jest właściwa pogoda, taka optymalna dla biegaczy. Ale biegacze to twardzi ludzie i oni pokonają każde warunki atmosferyczne. W zawodach wystartowało 150 zawodników. Oczywiście najsilniejszą grupę stanowili członkowie Stowarzyszenia Aktywne Ostrzeszów. Jednym z jego reprezentantów był Marcin Łuczak. Moja przygoda z bieganiem rozpoczęła się podczas wrześniowych biegów profi. To była ta tradycyjna dziesiątka profi. 4 czy 5 lat temu spróbowałem swoich sił w pierwszej edycji. Spodobało mi się i staram się uczestniczyć w kolejnych biegach tutaj na terenie miasta i gminy Ostrzeszów. Myślę, że 5 kilometrów to przebiegnie każdy, który chociaż ma trochę aktywności fizycznej, sportowej na co dzień. Nie stanowi to żadnego problemu. Wśród ostrzeszowian pierwszy linię mety pokonał Adam Noculak. Tak się złożyło, że dzisiaj był ten dzień. Czas może zakładałem ciut lepszy, ale też ta trasa nie jest taka wbrew pozorom 5 km, ale te dwa podbiegi trochę dają w kość, ale ogólnie jestem zadowolony z tego rezultatu. Nie przepadam za tym dystansem, unikam, z uwagi, że to jest lokalny bieg, to dałem się namówić, ale generalnie nie, to nie moja bajka i wolę zdecydowanie dłuższe dystanse. Organizatorom wydarzenia zależało przede wszystkim na promowaniu aktywności fizycznej. Przypominali, że regularne bieganie niesie za sobą szereg korzyści. Zacząć można w każdym wieku. Żeby jednak szybko się nie zniechęcić, warto wybrać się na organizowane w każdy czwartek treningi dla początkujących. I są to treningi dla każdego. Od początku, jeżeli przyjdzie totalnie nowa osoba, robimy to w postaci marszobiegu. 3 na 1, czyli 3 minuty sobie biegniemy, minutkę sobie idziemy. Super fajna atmosfera, gadamy o wszystkim, śmiejemy się, nie są to takie sztywne ramy treningowe, jak to wejdzie później. Chcemy pokazać, że bieganie jest fajne. Tematyka tegorocznego wydarzenia skupiała się wokół rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Z tej właśnie okazji zorganizowany został ostrzeszowski festyn historyczny, którego jednym z punktów był właśnie bieg, a także turniej szachowy czy pokaz średniowiecznego rzemiosła na dziedzińcu Kazimierzowskiej Baszty.